Pozostajemy przy polityce. W studiu czeka już Mirosław Ostrowski i jego goście. Czas na spięcie. Mirosław Ostrowski, dobry wieczór. Zaczynamy spięcie. W studiu posłowie Renata Zaręba, Platforma Obywatelska, Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry witam wieczór, państwa. Witam. Przyłączamy się oczywiście do życzeń, które pani poseł na pewno już dzisiaj wielokrotnie usłyszała. Bardzo dziękuję. Żeby było, że nie pamiętamy o 8 marca. Ale od razu przechodzimy do poważniejszych tematów. Okazuje się, że gazociąg północny tak naprawdę od początku był skazany na sukces. Na czele spółki były agenty Stasi, plus były kanclerz Niemiec, były premier Finlandii, była współpracowniczka premiera Szwecji, no i plus Rosjanie, którzy mieli się nie wahać użyć służb specjalnych, pieniędzy i polityki, by nic nie zatrzymało gazociągu. I jak miał zauważyć ambasador USA w Moskwie, polskie próby zatrzymania inwestycji już na starcie były bez szans. Podzielacie państwo to stanowisko? Nie, nie podzielamy, dlatego że one nie były bez szans. Zabrakło woli i determinacji ze strony obecnie rządzących, żeby ten twardy kurs reprezentowany przez rząd Jarosława Kaczyńskiego przy wsparciu świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego utrzymać. Ja przypomnę tylko, ile było obśmiewania, naśmiewania, ile było mówienia o tym, jak to teraz zmienia się atmosfera w stosunkach międzynarodowych, ile było o tym, jak to buńczucznie Prawo i Sprawiedliwość wymachiwało szabelką, natomiast teraz wszyscy już nas będą tak kochać i szanować, tak nas będą przytulać, tak nam będą wręczać ordery, przypomnę chociażby order wręczony przez kanclerz Angelę Merkel panu premierowi Donaldowi Tuskowi. Przypomnę te przytulania Donalda Tuska do premiera Putina zarówno na Westerplatte, jak i potem w Smoleńsku. Miało być cudownie. A wyszło jak? Wyszło jak zwykle. Gdyby został utrzymany twardy kurs, to też wynika z tych depesz Wikileaks, gdyby ten kurs został utrzymany, była szansa na stworzenie, mówił o tym Jarosław Kaczyński tutaj w Szczecinie, była szansa na utrzymanie czy też stworzenie pewnej grupy państw basenu Morza Bałtyckiego. I jeżeli nie wstrzymać Nord Streamu, budowy Nord Streamu, to na pewno go opóźnić, a przede wszystkim z punktu widzenia interesów Polski doprowadzić do sytuacji, żeby nie było skrzyżowania Nord Streamu na podejściu północnym do Świnoujścia. Panie redaktorze, panie pośle, dlaczego tego nie zrobiliście? Nord Stream, tak, nie wyniknął w tej chwili. Rządziliście, Jarosław Kaczyński mógł podjąć odpowiednie decyzje. Mógł nie bać się, nie zatrzaskiwać za sobą wszelkich drzwi, tylko podejmować decyzje. I to jest wasza słabość. Proszę bardzo, 2005 rok. 2006 rok, kiedy decyzje zapadały w Unii Europejskiej, kiedy zapadały w Parlamencie Europejskim. 2006 rok. Co państwo zrobili? Nic kompletnie. Najlepiej to się obrazić, bo ktoś źle napisze o nas za granicą i robić wielką histerię i wielkie larum. W Europie rozmawia się, dyskutuje, my to robimy, aby zabezpieczyć nasze interesy, interesy naszych portów. Gdybyście państwo się wtedy nie obrazili, a podjęli rozmowy, negocjowali, no przepraszam bardzo, po co w ogóle państwo jesteście? Kogo? No właśnie, no, jeżeli pani poseł na chwilę emocje powściągnie, to ja się chętnie do tego odniosę. Po pierwsze, raport, o którym pani mówi, został przygotowany wtedy przez frakcję UN, czyli Unia na Rzecz Narodów. Jakoś nie przypominał sobie, żeby pani, koleżanki i koledzy z grupy IPP włączali się w ten raport. To po pierwsze, przygotował go nasz europoseł. Ja nie przypominam sobie, jakikolwiek podjął Jarosław Kaczyński. Dzisiaj jest Dzień Kobiet. Nie chciałbym być, i na pewno jestem ostatni, który nie tylko dzisiaj, ale w ogóle chciał być niegrzeczny w stosunku do pani poseł. Bardzo panią poseł lubię. Wielokrotnie dawałem temu wyrazy. Natomiast to, że panią poseł lubię, no jak gdyby w żaden sposób nie zwalnia mnie od tego, żeby zwrócić pani uwagę, że mówi pani no, rzeczy nieprawdziwe i jest pani bardzo nieprecyzyjna. To proszę powiedzieć, co wy negocjowaliście? Proszę pani, bardzo już odpowiadam. Proszę, konkretnie. Proszę pani, ja wiem, że dzisiaj jedyną metodą Platformy Obywatelskiej, z przykrością stwierdzam również pani poseł, na to, żeby przykryć nieudolności własnej ekipy, jest mówienie, a Prawo i Sprawiedliwość. Tylko pani poseł, na Boga, przecież my od 3,5 roku nie rządzimy. Kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i kiedy Jarosław Kaczyński... Trzeba było prowadzić od samego początku, już panie pośle. Co się stało, że minister spraw zagranicznych Waldemar Sikorski, pani partyjny kolega, w czasach, kiedy był w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, gazociąg północny nazwał nowym paktem Ribbentrop-Mołotow. Natomiast jak nastąpił transfer Sikorskiego do waszej ekipy, jakoś wziął ruki po szwach i cichutko na wszystko przytakuje. Pani poseł, czy to premier polskiego rządu Jarosław Kaczyński, czy premier Donald Tusk? Polskiego rządu 6 Donald grudnia. Tusk robi to, wszystko i odpowiada za swoje decyzje. No tak, natomiast tylko, bardzo mi drodzy przykro, państwo, to Jarosław dołóżmy drugie Kaczyński pytanie teraz, żeby uporządkować tę rozmowę. Pani poseł, to teraz powiedzmy, co
zostało zrobione przez ostatnie 3,5 roku, kiedy już rządzi Platforma Obywatelska. O senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Zaręba zarzucił dziś tchórzliwość premierowi. Stwierdził, że premier właśnie nie miał, co pan poseł też powtórzył, że Donald Tusk nie miał odwagi wykorzystać swoich dobrych relacji z Angelą Merkel, żeby załatwić coś w sprawie gazociągu. Jeszcze żeby raz. Ustrzec polskie interesy. Jeszcze raz. Po pierwsze, jeśli chodzi o Nord Stream, żadnego zagrożenia dla działania portów i tutaj portu w Świnoujściu absolutnie nie ma. Po drugie, to rząd Donalda Tuska podjął właśnie rozmowy, aby tą całą sytuację uregulować i zabezpieczyć i te rozmowy dalej trwają. Pani poseł, ja na chwileczkę zostawię sprawę nawet portu w Świnoujściu, ale czy sprawa porozumienia ponad naszymi głowami Niemców i Rosjan, pan poseł tutaj przypominał słowa Radosława Sikorskiego o drugim pasie. Ale panie redaktorze, za to odpowiadał rząd Jarosława Kaczyńskiego i wtedy trzeba było podjąć odpowiednie działania. Wtedy nie obrażać się na Rosjan, nie obrażać się na Niemcy. My się nie przyglądamy spokojnie, wręcz przeciwnie. My prowadzimy dalej rozmowy, negocjacje. Ale co z tego wynika? Szukamy innych dróg. Jak to z tego wynika? Panie redaktorze, przepraszam bardzo, podkreślam, na razie nasze porty nie są zagrożone i nie będą zagrożone, tak? Nasze ale biorąc pod uwagę, statki, że które mają wpłynąć, nasze gazowce, tak, wpłyną spokojnie do Świnoujścia. Ale biorąc pod uwagę, że Niemcy i Rosjanie przywiązywali taką wagę do powodzenia tej inwestycji, czy tutaj... A proszę się zapytać właśnie, jaką wagę przygotował rząd reprezentował w ogóle rząd Jarosława Kaczyńskiego? No proszę konkretnie mi wypunktować. Dzisiaj Dzień Kobiet, pani życzenie, pani rozkazem. Panie pośle, co zrobiłoby Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj w tej sytuacji? Ja bardzo dziękuję, chociażby to, co było powinnością rządu. Czyli zorganizowaliśmy wysłuchanie publiczne, bo Polska, przypomnę, jako jedyna nie zdobyła się na to, żeby zmusić Nord Stream do takiego wysłuchania. To politycy opozycji w tym... Dlaczego nie zrobiliście tego w 2005, w 2006? Pani poseł, naprawdę, bo ja z dużą, że tak powiem, satysfakcją przyjmuję to dzisiejsze zaproszenie, bo warto było usłyszeć z ust pani poseł, że nie ma żadnego zagrożenia. No wie pani, co innego uważają nawet pani koleżanki i koledzy z rządu, chociażby pani wiceminister Wypych Namiotko, ale to już by zostawię to na karp pani. Podkreślała, po braku podkreślała przeszłość, wiele razy, że proszę, nie ma żadnego zagrożenia, aby tankowce spokojnie wpłynęły gazowce do portu w Świnoujściu. Czy jest takie zagrożenie? Panie pośle, jest w tej chwili takie zagrożenie? Już pani odpowiada, na czym ono polega. Gdyby pani była lepiej zorientowana, to pani wiedziała, że nigdy nie mówiliśmy o zagrożeniach dla gazowców, tylko mówiliśmy o uniemożliwieniu wpłynięcia do Świnoujścia, portu zewnętrznego, statków o maksymalnym zanurzeniu na Bałtyku. To po pierwsze. To dlaczego państwo wcześniej do tego, do strategii morskiej nie wpisali? Proszę pani, chociażby... W 2005 roku? Nie, to rząd Donalda Tuska zrobił w 2009 roku, tak? Uzupełnił tą strategię. Proszę państwa, więc jeszcze raz, szanowni telewidzowie, od 3,5 roku rządzi Platforma Obywatelska. Jakie są efekty tych rządów, wszyscy możemy zobaczyć. I fakt, że pani poseł jest dzisiaj wyjątkowo pobudzona, jak gdyby nic tutaj nie zmieni. Prawda jest taka. Mówiliśmy o tym, ja byłem posłem wnioskodawcą do Komisji Spraw Zagranicznych, że można się spierać, spór jest istotą demokracji, ale tam, gdzie wchodzi polska racja stanu, powinniśmy mówić jednym głosem. Od ilu miesięcy słyszeliśmy z ust człowiek polityków Platformy Obywatelskiej, że nie ma zagrożenia. Przed położeniem pierwszej nitki, już odpowiadam, bo jak gdyby konkludując, przed położeniem pierwszej nitki podaliśmy rozwiązanie na tacy. Mówiliśmy, wystąpmy na drogę sądową wobec sądów niemieckich, ponieważ na drodze administracyjnej prezes Siergiej, który został pozostawiony samemu sobie, nic nie wskurał. Federalny Urząd Żeglugi w Hamburgu w ogóle nie odniósł się do skargi zarządu portu. Pani poseł mówi, że nie ma zagrożenia. Na Boga, w strategii rozwoju portu Szczecin-Świnoujście jest wpisane, że powinna być dostępność dla statków w maksymalnym zanurzeniu, więc pani nie wie, o czym pani mówi. Ale teraz już druga nitka jest Pani pośle, po drugie, czy było wysłuchanie do sądów jeszcze coś dalej? Oczywiście, że jest. Dlaczego? Dlatego, że argument, że w momencie położenia tego gazociągu i w momencie jak gdyby rozpoczęcia tłoczenia gazu, mówi się o 300 barach, jaki kapitan, jakiej pogłębiarki, ktokolwiek w ogóle zdecyduje się na jakieś prace bagrownicze czy pogłębiarskie, żeby ten gazociąg zakopać. I wczoraj było posiedzenie zespołu parlamentarnego, na którym z przykrością stwierdzam, pani poseł, nie było. Ale na konkretne pytanie skierowane do pani wiceminister Wypych Namiotko, czy mamy cokolwiek w tej sprawie na piśmie? Pani
przesympatyczna minister, rozłożyła bezradnie ręce. Nie mamy nic na piśmie. I mamy tylko zapewnienia pana premiera Donalda Tuska, że on usłyszał z ust kanclerz Angeli Merkel, że będzie wszystko w porządku. Pani poseł, otóż czy można ufać Niemcom na słowo i jeżeli teraz rozmowy i negocjacje nie dają żadnego efektu, dlaczego rząd tak się wzdraga przed wejściem na drogę oficjalną, na przykład sądową w tej sprawie? Wszystkie dokumenty dalej są przygotowane. Tak naprawdę wszystko się też rozbija. Nasz cały problem o to, iż wcześniej rozbudowa naszych portów nie była wpisana do strategii rozwoju tych portów, do strategii krajowej. To, co mógł uczynić rząd Jarosława Kaczyńskiego. To, co mógł uczynić rząd Jarosława Kaczyńskiego, nawet wcześniej podjąć te rozmowy i wtedy się negocjowało. Ale jeżeli nawet uważacie, że PiS popełniło błędy, to dlaczego... Więc je naprawiam, panie redaktorze, poprawiliśmy tą strategię rozwoju portów morskich, tak? W 2009 roku. Mamy dokładnie wszystko na nuty rozpisane, czyli proszę bardzo, modernizacja toru podejściowego do portu w Świnoujściu do głębokości 14,5 budowy portu zewnętrznego. Zapraszam na strony. Do roku 2014 jest to związane oczywiście z budową gazoportu. Ale w żaden sposób nie powstrzymało to budowę tej inwestycji. Panie redaktorze, tak jak powiedziałam, ja cały czas powtarzam, że w tej chwili nie ma żadnego zagrożenia. Tak? Rząd Donalda Tuska dalej prowadzi rozmowy i mam nadzieję, że będzie finalizacja. Kiedy nam będzie potrzeba i to, co mamy wpisane, aby pogłębić to lub to zakopać rurę, to tak jak powiedziałam, postaramy się, aby było to zapisane. Jedna uwaga, bo pani poseł się tak rozpędza. Otóż pani poseł, chciałbym przypomnieć, że to z inicjatywy Jarosława Kaczyńskiego budowany jest gazoport. Musimy kończyć. Mieliśmy rozmawiać jeszcze o polskiej żegludze morskiej, ale nie starczyło czasu. Jak pani poseł, może się uda następnym razem. Pozdrawiam. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję państwu za rozmowę.